Nie wiem, czy mnie będzie widać. Mam godzinę 5:30, sobota rano. Wczoraj postanowiliśmy, czy przez wczoraj bodajże, jedziemy z powrotem do Szczyrku. Tym razem wejdziemy sobie na Klipszok, a teraz jadę po brata. Bo brata i bratową byśmy zgarnęli, tak samo z nami jadą. Zobaczymy, czy dadzą radę wejść na Klipszok. Także jedziemy do Szczyrku na jedną nockę, tylko w sobotę na niedzielę. I sobie pochodzimy po górkach i tam po okolicach. Może więcej trochę ponagrywam. Także szerokości. Apartament nazywa się Pokoje Gościnne. Myśliwska ulica tu jest bodajże, nie wiem, 154 czy 184. Później wam powiem. I tam byliśmy w zeszłym roku na tym szczycie, w tym roku, 2 tygodnie temu. A teraz wchodzimy sobie na Klipszok. A tak wygląda pokój czteroosobowy. Mały, bo mały, ale jest wystarczający. I łazienka. Mamy godzinę. Kurwa, nie spojrzałem. Mamy godzinę 9:50. Ruszamy grupą na Klipszok. Nie wiem, od której są wejście. Myślałem, że tu jakoś bokiem uda nam się. Ale chyba musimy nagiąć kawałek jeszcze 2 km. Znaczy, zobaczę, jakie punkt informacyjne się spytam. Czy można wejść jeszcze wcześniej, jakoś szlak, czy coś, czy dopiero tej głównej drogi. Ale zobaczymy. No. Idziemy, potem będziemy schodzić. Także. Jak długo się nie będę odzywał, to znaczy, że się zgubiliśmy. Że się zgubiliśmy. O, można wejść. Nie będę schodził. Rzeńka, uśmiechnij się. Idziemy sobie tędy. Idziemy na razie do sanktuarium. Dobra, tu stajemy w bramie. Do sanktuarium idziemy. I później już się kończy ścieżka. Znaczy droga i będzie ścieżka typowa. A tu mam jakiś hotelik, widzę. Zagroń hotel. Doszliśmy do sanktuarium. Teraz dalej idziemy na górę. Pod Magura, tędy idziemy. A grupa już coś widzę. O! Piwo po 8 zł. Patrz, jak się ustawiłeś idealnie. Zapraszamy na sam szczyt. No i ruszamy. Chyba tędy. Na razie droga taka idzie. Niby asfaltowa cały czas. Raz jest prosto pod górkę. Raz jest z górki. Ale ogólnie nie jest źle. Jak szliśmy 3 tygodnie temu. Czy to była za góra szczyt? Skrzyczne. No to się szło typowo szlaczkiem już takim. Już inaczej. Tu jest taki spacerek bardziej. Wszyscy mają zapał, jeszcze widzę. Zrobimy małą przerwę. Fajnie. Żeby napić się, proszę bardzo. Freeway. Mojito. Tylko wam powiem, nie sugerujcie się co tym opakowaniem. Tylko zawartością. Tak, dokładnie. Smakuje, Piotruś? Pyszne. Pyszne. A jak to się nazywa? Vita Fanta bądź bambucia. Vita Fanta bądź bambucia. No i właśnie. No. Trzeba siły zregenerować i iść dalej. Tak. A chodź tutaj. O, kwiatuszki. Zobacz, jakie ładne widoki. Ludzie tu mieszkają. Mają tarasy otwarte albo szklone. I mają piękne widoki na Skrzyczne akurat, na ten szczyt. I najbliższe tutaj stoki narciarskie. Rewelacja. Naprawdę fajnie. O! Czy nie piękne widoki? Zobaczcie. No. A z tamtej góry, ze Skrzycznej, widać całe jezioro Żywieckie, tam cały powiat Żywiecki. Tu akurat nie widać, jesteśmy troszeczkę niżej, ale tak to wygląda. O! Tu mają lody.
O, tu jest karczma jakaś chyba, tak? No zobaczcie. Wesela, bankiety. Przyjęcia weselne. Autokar zatrzymuje się na dole. Kto wejdzie, to się bawi. I szlaki niebieskie, co dalej wchodzimy. To są domy wszędzie. Ludzie tu mieszkają na co dzień. No. No. Nagle zrobiło się łagodne przejście. Przejście, zejście, wejście. Hello! Hello! Hello, hello. Ledwo idzie, ale udaje teraz, że wiecie, no, żeby kamera to pokaże, a za chwilę że nie ma siły. Ale już zaczyna się teraz typowa ścieżka, już skończył się asfalt, skończyły się płyty. I teraz typowy szlak górski, a z kolei zaraz będziemy na szczycie. Wchodzimy na tak zwane siodło i będziemy szli później na szczyt i do schroniska. Na siodło? Nie, siodło będzie dalej jeszcze. Doszliśmy do pięciu dróg, 943 metry nad poziom morza. Mamy tak, szlak niebieski, siodło pod Klimczokiem. A, tu też możemy pójść tędy. 20 minut jest do siodła i do schroniska. Szlak niebieski, tu szlak zielony. Niebieski jest troszeczkę ostrzejszy, ale wtedy szliśmy niebieskim, to pójdziemy niebieskim szlakiem. Pójdziemy tędy niebieskim szlakiem sobie, na górę. A później wrócimy zielony w dół. 20 minut. No. Do siodła. Tak. Tak zrobimy. I idziemy sobie szlakiem teraz. Przyszliśmy z zielonego na niebieski. Niebieskim wejdziemy sobie do siodła. Z siodła mamy. Pójdziemy na szczyt, a potem do schroniska na chwilę odpocząć. I zejdziemy sobie zielonym. Ale nie zejdziemy sobie. Nie zejdziemy do sanktuarium. Tylko inną drogą akurat. Żeby coś z innego zobaczyć. Także taki plan jest. Spytałem się, czy droga jest łagodna. Powiedział, że łagodna, można spokojnie sobie iść. Także pójdziemy w ten sposób. Bo teraz szlak niebieski troszeczkę ostrzejszy od zielonego, ale niedużo. Także swobodnie można też tędy wejść. A jest trochę krócej. Ale grażynka daje radę. Teraz je zobaczyliśmy w kijki. Zawsze tymi kijkami troszeczkę lżej jest. Aczkolwiek też trzeba ręce przyzwyczaić do tego, żeby chodzić. Ale pogoda nam dopisała. Dzisiaj ma być około 16-17 stopni. I zobaczcie tą jesień. Te drzewa. Kolorowe. Te lasy. A który dzisiaj jest? 2 października. 2 października. Mamy piękną pogodę. I tak wykorzystujemy to. Aktywnie. No, piękne widoki. Strasznie wieje, ale dochodzimy do siodła, tak zwanego. I tam jest już szczyt Klimczok. Tylko, że już tam stromo jest. A tam zaraz będzie widać schronisko. To jest to siodło. Ale idziemy na sam szczyt na razie. Tak to wygląda. Także grupa tutaj dotarła. Robi przerwę sobie. Przerwę robią. Nie wiem, czy będzie słychać, bo wiatr wieje. Ja nie wiem, ale dalej mam. Zobaczcie, tu jest góra cały czas. O. I tu jest. O, tam widać już schronisko. A my idziemy jeszcze na szczyt. Orczyk nie jest czynny, niestety. No to byśmy orczykiem mogli wjechać. Ale odważymy się. Są dwie drogi. Łagodniejsza jest tędy, albo stromsza tędy. A będziemy stromo na wprost, żeby widzieć lepiej. Ale za chwilę sobie usiądziemy, poczniemy. A tu jest schronisko, także po schronisku się zatrzymamy i zejdziemy sobie schroniska z drugiej strony. A grupa, gdzie ta nasza? Tu jakaś grupa przyszła dzieci. Dały radę wejść na szczyt. O, moja Grażynka. Idzie Grażynka. A my sobie tutaj usiądziemy. Tam gdzieś dalej i chwilę odpoczniemy. No i mieliśmy wejść prosto tędy, ale jednak nie pójdziemy niebieskim, to pójdziemy sobie tędy, szlakiem tędy pójdziemy, nie wiem, chyba to czerwony, wejdziemy na górę, o, na górę wejdziemy, usunę się trochę, a potem pójdziemy sobie do schroniska i schroniskiem zejdziemy sobie nie tędy niebieskim, tylko zielonym dookoła i w dół do szczyrku. No. Mamy godzinę i wam mówię, która godzina.
Godzina 12.10, a wyszliśmy której była? 9.30 chyba później, 10.30 chyba. Bo przyjechaliśmy, no nie wiem, na Wilniku, bo mówiłem o której godzinie. Także sobie policzcie, ile czasu żeśmy szli. Ja już jestem na szczycie. Grupa jeszcze idzie. Ojejku, ale sprintę dałem teraz. Zobaczcie, mamy szczyt. Tam jest Skrzyszne. Tak jak mówiłem, byliśmy 3 tygodnie temu. Później idziemy tutaj do schroniska i zejdziemy niebieskim szlakiem. A teraz idziemy tutaj do punktu. Ojejku, ale mi dało. Idziemy do punktu. Pokażemy się, że jesteśmy. Zobaczymy, ile jesteśmy u góry. Mamy znaki. Klimczok. Schodzimy lewą stroną pod lasem. Tędy. Sto tylko do narciarzy. W tej chwili można chodzić, ale zimą narty. I poza zasada nie śmiecimy. Dobra, jesteśmy na szczycie. Punkt centralny. Znaki formacyjne jeszcze. To jest główny punkt. Zajęty w tej chwili akurat, ale tam jesteśmy na szczycie. Centralnie to jest punkt szczytowy. Także udało się dojść. No dobra. Mamy 1117 metrów nad poziomem morza. I tu mamy różne informacje odnośnie co i jak. I to chyba jest WC jakiś, nie wiem co tu jest. Ile mamy stopni tutaj? Termometr mamy dzisiaj 15 stopni tutaj. Jest bardzo ciepło. Mamy 15 stopni. Tak to wygląda. Tu można podpisy złożyć, naklejki swoje. Taki punkt informacyjny. I z góry Klimczok żeśmy zeszli do schroniska. Idziemy sobie do schroniska teraz tutaj. Kolejka jest tutaj do knajpki. Mini bufy tak zwany. Idziemy do punktu informacyjnego. Zobaczymy co jak. A ten, o, ten będziemy schodzić później szlakiem niebieskim. Sami po zielonym wyszliśmy. Idziemy niebieskim częściowo. Mamy tutaj tak informacje, żebyście widzieli gdzie co i jak iść. Szczyt centrum mamy godzinę 25 do zejścia na dół. Także mamy półtorej godzinki praktycznie zejścia. Tu mamy informacje, mapka, Orle Gniazdo byliśmy, sanktuarium, gdzie my jesteśmy teraz? No, gdzie my jesteśmy? Magura, Szyndziel, gdzie my jesteśmy? Aż się zgubiłem, gdzie my jesteśmy? Oj, 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 oj. Jak widzicie, to dajcie znać w komentarzu. Bo ja od się zgubiłem, gdzie jesteśmy dokładnie na tej mapie. O, schronisko, tu jesteśmy. I zejdziemy sobie, wyszliśmy niebieskim, a zejdziemy zielonym sobie, zejdziemy, o, w ten sposób. Zejdziemy sobie zielonym. Wyszliśmy niebieskim, a zejdziemy zielonym, o, w ten sposób. Taką drogę. Dobra, idziemy pieczątki, wziąć sobie, lepnąć sobie w karczmie. I będziemy schodzić.